tu mam manekina Kasię. Pokażemy Wam razem, w jaki sposób ułożyć pacjenta poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, ustalonej. Kiedy to robimy? Na pewno wtedy, kiedy sprawdziliśmy, że nasz poszkodowany oddycha i układamy go w bezpiecznej pozycji, żeby się lepiej oddychało do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. W jaki sposób to robimy? Klękamy w taki sposób, żeby znaleźć się na środku. Rękę dalszą układamy pod kątem prostym. Naszą prawą ręką chwytamy lewą ręką poszkodowanego i przykładamy po przeciwnej stronie policzka. Następnie chwytamy kolano i zginamy nogę, kończynę dolną lewą poszkodowanego i razem jednocześnie przekładamy, przewijamy na stronę przeciwną w taki sposób, żeby pacjent się nam znalazł na boku. Poprawiamy nogę, żeby ustabilizować tą pozycję. Następnie przechodzimy do udrożnienia dróg oddechowych tylko i wyłącznie po to, żeby naszej pacjentce się dobrze oddychało. A robimy to tak, że odchylamy głowę do tyłu, po prostu. Tak jest. Dziękuję.